Holender walczą. Polska kontra Austria na wiedeńskim stadionie. Ten mecz rewanżowy, rozgrywany po polskim zwycięstwie w Warszawie, przyniósł wyjątkowo zaciekłe starcia na 400-metrowej żużlowej bieżni. Choć tor wyścigowy poszerzono, zakręty wciąż nie zostały uporządkowane w swoich wewnętrznych granicach. Kierowcy zdawali sobie z tego sprawę jeszcze przed startem. Walkę w łuku toczą Kapala z Polski i Kampa z Austrii. Polakowi udaje się objąć nieznaczną przewagę, a w kolejnym wirażu do pola również podjeżdża kolejny zawodnik. Jako gość dla Austrii ściga się Niemiec Seidel. Pcha on maszynę do mety, aby uratować punkt. Następnie pada wyczerpany. Szał na betonowej misie trwa. Polacy jadą na złamanie karku. Gdy kamerzysta rejestrował te ujęcia, wybrał swój stały punkt pod tymi samymi schodami, które kilka minut później stały się przyczyną tragicznego wypadku Polaka Raniewskiego. Tym razem skończyło się dobrze. Pokazujemy poszczególne fazy wypadku. Austriak sidlo się rozbija, a Polak jedzie dalej. Zamiast rzucić maszynę, pędzi na pełnym gazie w kierunku schodów. Z prędkością 90 km na godzinę na kolcach. To już koniec kierowcy wyścigowego Raniewskiego. Austriak ma szczęście, przelatuje obok schodów. Ale dla Polaka na pomoc przychodzi za późno. Wyścig zostaje przerwany. Raniewski deklarował na treningu, że nie chce startować, bo boi się toru. Ściganie się na torze otoczonym betonem i stalą to igranie ze śmiercią. Środki bezpieczeństwa stają się coraz tańsze niż ludzkie życie.